znieśli tam obostrzenia. Premier przyznał się do błędu. Holandia, premier przeprasza za zbyt szybkie zniesienie obostrzeń. Premier Holandii przeprosił w poniedziałek obywateli za zbyt szybkie zniesienie obostrzeń wprowadzonych w związku z COVID-19. To był błąd, przyznał Mark Rutte. W ostatnich dniach w Holandii lawinowo rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem. Podczas spotkania z dziennikarzami premier przepraszał za zbytni optymizm, jaki on i minister zdrowia Hugo de Jonge prezentowali podczas konferencji prasowej dwa tygodnie temu, informując o zniesieniu ograniczeń. To nie była dobra konferencja prasowa z naszej strony, mówił Rutte. De Jonge powiedział natomiast, że to, co wydawało się wówczas uzasadnione, okazało się błędem w ocenie. Przywracanie obostrzeń. W piątek rząd zapowiedział przywrócenie części zniesionych pod koniec czerwca obostrzeń. Ponownie zamknięte zostały kluby nocne i dyskoteki, przywrócono obowiązek zachowania 1,5 odstępu w restauracjach oraz odwołano festiwale i imprezy sportowe. Jak informuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, od przeszło tygodnia liczba zakażeń koronawirusem rośnie lawinowo. W ubiegłą sobotę zarejestrowano ponad 10 tysięcy nowych infekcji, najwięcej od 25 grudnia 2020 roku.